Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego na dzisiejszym spotkaniu, które zorganizowane jest z okazji 5-lecia istnienia naszego rocznego programu Akademia Młodych Dyplomatów. Przede wszystkim bardzo serdecznie witam naszych studentów i absolwentów, tak licznie dzisiaj zebranych, ale również naszych wykładowców, naszych sympatyków i wielu przyjaciół. Chciałam tylko przypomnieć z radością, że w tych 5 latach Akademii Młodych Dyplomatów ukończyło ponad 1500 absolwentów. Są to osoby, które dzisiaj pracują dla polskiej administracji publicznej, są dyplomatami, pracują w instytucjach międzynarodowych, w instytucjach europejskich. I wierzymy, że to one będą kształtować w przyszłości coś, co nazywamy globalnym przywództwem czy światowym przywództwem. To właśnie na temat globalnego przywództwa chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać z naszym wyjątkowym gościem. Nie potrafię wyrazić radości, jaką sprawia nam fakt, że pan Zbigniew Brzeziński, pan profesor Zbigniew Brzeziński zechciał spotkać się z nami. To jest jego jedyne spotkanie publiczne podczas tej wizyty w Polsce i tym bardziej jesteśmy mu za to wdzięczni. Pan profesor Brzeziński myślę, że nie jest osobą, którą trzeba przedstawiać. Jest to wielki wizjoner polityczny, jest to twórca współczesnej myśli geopolitycznej, ale jest to przede wszystkim wielki Polak i wielki przyjaciel Polski na całym świecie. Ponieważ jednak obrazy czasami mówią lepiej i więcej niż słowa, pozwolę sobie razem z Państwem obejrzeć krótką prezentację mówiącą o życiu pana profesora Brzezińskiego, ale przede wszystkim o tym, za co Polska i za co świat są wdzięczne Zbigniewowi Brzezińskiemu. Szanowni Państwo, Zbigniew Brzeziński.
Zapraszam również pana Zbigniewa Pisarskiego, moderatora dzisiejszej dyskusji, prezesa Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Panie profesorze, słychać nas? Panie profesorze, witam bardzo serdecznie i dziękuję pięknie za obecność na dzisiejszej uroczystości, na debacie z naszymi studentami, absolwentami i gośćmi. Panie profesorze, gdy 2 lata temu spotkaliśmy się w Waszyngtonie, zrobił Pan nam wielką przyjemność, przyjmując zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że jest Pan bardzo słownym człowiekiem, a to jest jednak rzadka cecha we współczesnym świecie. Panie profesorze, nasi studenci, my jako organizatorzy Akademii staramy się zapewnić autorytety, które byłyby godne naśladowania. Jest ich niestety niewielu i Pan jest jednym z nich i jednym z czołowych. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za obecność dzisiaj tutaj z nami. Chciałbym rozpocząć dzisiejszą debatę od zaproponowania Państwu pewnej formuły, która mam nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu, a ma charakter niezwykle interaktywny. Chcemy Państwa zaprosić do dzisiejszej rozmowy. Chcemy to zrobić w ten sposób, że najpierw z Katarzyną, z panią dyrektor Akademii, zadamy panu profesorowi 3 pytania wprowadzające do obszaru, do tematyki globalnego przywództwa, a później oddamy Państwu głos i zaprosimy Państwa do zadawania pytań. Wówczas będę prosił Państwa do podchodzenia do 3 mikrofonów znajdujących się w 3 częściach sali i ustawianiu się przy nich w oczekiwaniu na możliwość zadania pytania.